kiedy zaczynaliśmy projektować Alice VR, szukaliśmy odpowiedniej fabuły. Wzięliśmy na tapetę Alicję w Krainie Czarów, Louisa Carrolla, ponieważ Alicja, przechodząc przez króliczą norę, znajduje się nagle w nowym świecie. Dokładnie to samo dzieje się z człowiekiem, który zakłada gogle do wirtualnej rzeczywistości. Od kiedy pracuję w branży jako projektant, zawsze chciałem stworzyć świat, w którym gracz będzie mógł się w pełni zatracić. Wirtualna rzeczywistość w końcu daje mi taką możliwość. Dla mnie jako environment artista, czyli architekta przestrzeni, bardzo ważnym elementem były inspiracje. Kiedy zaczęliśmy projektować Alicję, od razu wiedzieliśmy, że chcemy ją przenieść do świata science fiction. Jest to klimat, który bardzo lubimy, w zasadzie wszyscy zgodziliśmy się, że pustynne planety, obca cywilizacja, która gdzieś tam jest podobna w pewien sposób do cywilizacji ludzkiej, to będzie dokładnie to, co chcemy zrobić. Moją pierwszą inspiracją był komiks Noe, w którym w ciekawy sposób zostało przedstawione miasto. Szczególnie podoba mi się w nim jego strzelisty, wielowarstwowy klimat, pewnej ciasnoty i tajemnicy. I to właśnie tym klimatem chciałam obdarzyć pierwszą część miasta w naszej grze. Równie ważne jest dla nas odwzorowanie fotorealistyczne małych obiektów, jak i dużych. Dlatego zeskanowaliśmy pomniki ze Świetlańca i przenieśliśmy je do wirtualnej rzeczywistości. Dlatego w całej naszej grze możecie napotkać takie obiekty. Dosyć naturalne było, żeby użyć pustynnej planety, ponieważ widzimy dużo odniesień w kinie do tego, choćby Duna czy Mad Max, z których jesteśmy fanami, ja jestem fanem, zainspirowały nas do tego, żeby ukryć na tej pustyni obcą cywilizację. Obce miasta, które gdzieś tam się pojawiają, są jednocześnie podobne do naszych, ale z drugiej strony zupełnie obce. Finalnie miasto w Alicji jest strzeliste, wielowarstwowe, wielopoziomowe, ale zarazem puste. Dużo gram w gry. Jedną, którą się zainspirowałem, to gra Prey, w której zastosowano mechanikę ramp grawitacyjnych. Jest to świetny pomysł, aby go przenieść do wirtualnej rzeczywistości. Dzięki temu rozwiązaniu nasi gracze mogą poruszać się po ścianach i po sufitach, co całkowicie zmienia ich perspektywę w grze. Jeżeli chodzi o fabułę, to inspirowaliśmy się książką, jeżeli chodzi o mechanikę także. Część zagadek w Alicji jest inspirowana książką bezpośrednio, czyli na przykład zmniejszanie się i zwiększanie się. To świetnie wygląda w VR-ze, kiedy zmieniamy zupełnie naszą perspektywę i jeżeli jesteśmy malutcy i widzimy wszystko jako olbrzymie przedmioty. Jeżeli jesteśmy z kolei bardzo duzi, to wszystko zdaje nam się być plastikowymi zabawkami. W goglach jest to absolutnie fenomenalne.